Dziękuję bardzo, panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Chciałbym przedstawić w imieniu Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego nasze stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny, opatrzonego drukiem nr 1871. Na wstępie myślę, że wyrażę taką satysfakcję, że ten projekt prawie że w jednym czasie zbiegł się w Wysokiej Izbie z projektem dotyczącym liberalizacji broni, nabycia i obrotu bronią palną. I to nie dlatego, żebym był gorącym orędownikiem tego, ale chyba dużo trafniejszym jest kierunek właśnie rozszerzania katalogu sytuacji, w których będziemy dopuszczać obronę konieczną, niż wpuszczać do obrotu broń palną. Celem omawianego projektu jest poprawa sytuacji prawnej osób, które stosując obronę konieczną, bronią swojego życia, zdrowia i mienia w sytuacji wdarcia się sprawcy do domu lub na teren ściśle określony. Dodany ma być zapis paragrafu 2a w artykule 25 kodeksu karnego, że nie podlega karze, kto przekracza granicę obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo przylegającego do nich ogrodzonego terenie lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące. Jak argumentują autorzy projektu, obecnie sądy zbyt rzadko stosują kryteria współmierności sposobu obrony wypracowane przez Sąd Najwyższy, które gwarantują efektywne korzystanie z kontratypu przewidzianego w artykule 25 kodeksu karnego. Ale przejdźmy do poszczególnych zapisów nowelizowanego artykułu. Po pierwsze, w proponowanym zapisie znajduje się wiele nieprecyzyjnych określeń, jak wdarcie się czy przylegający teren mogą być przez jeden sąd interpretowane w zupełnie inny sposób niż przez inny. W efekcie przepis może okazać się mało skuteczny. Nie bez znaczenia jest też wyszczególnienie, że przepis obowiązuje tylko w sytuacji wdarcia się napastnika na teren posesji. Oznacza to, że przepis, i to dosyć istotne, oznacza to, że przepis nie dotyczy sytuacji, gdy napastnik zostaje wpuszczony przez ofiarę, na przykład kiedy został zastosowany podstęp, podszywając się pod kogoś, ktoś dostał się do mieszkania, podszywając się pod kogoś innego. Wszyscy wiemy, że bardzo wiele naruszeń miru domowego odbywa się właśnie w ten sposób. Napastnik podaje się za pracownika spółdzielni czy gazowni, inkasenta. To są też sytuacje, które warto wziąć pod uwagę. Nieuwzględnienie takich sytuacji jest poważną wadą projektowanej nowelizacji. Należy zwrócić uwagę, że przepis dotyczy obrony tylko w przypadku wdarcia się na posesję. Zatem w praktyce było to, o tym już dzisiaj mowa, osoba broniąca się przed kradzieżą w domu może to robić skuteczniej niż na przykład ktoś broniący się przed rabunkiem, pobiciem, gwałtem czy próbą zabójstwa na ulicy, zwłaszcza mając na świeżo przypadki z jednego z centrów handlowych, warto, żeby też uwzględnić tego typu sytuacje, nie przecząc, panie ministrze, słuszności idei. To chcę podkreślić, że kierunek jest dobry, natomiast wykazuje te obszary, czy wykazujemy tu jako klub te obszary, które można by dopracować w toku prac legislacyjnych. Często podnoszonym zarzutem wobec projektu jest jego chwilami wewnętrzna sprzeczność. Zgodnie z nowelą osoba broniąca się z przekroczeniem obrony koniecznej nie podlega karze, nie oznacza to jednak, że nie łamie prawa, jedynie, że nie będzie za to ukarana. Skoro zaś łamie prawo, na przykład przez użycie noża do obrony przed włamywaczem, to włamywacz sam ma w tej sytuacji prawo do obrony koniecznej przed broniącą się osobą. Wysoka Izbo, w powszechnym odczuciu Polaków pozycja osób broniących swojego życia i mienia przed napaścią ze strony przestępców powinna być wzmocniona. Pytanie tylko, czy ta regulacja, którą
Ministerstwo Sprawiedliwości, osobiście pan minister zaprezentował, w pełni wychodzi temu poczuciu naprzeciw. Niemniej jednak jako klub jesteśmy gotowi popierać ten projekt. Natomiast przy, i to chciałem wyraźnie powiedzieć, doprecyzowaniu tych słabych jego punktów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.